porządku! Gratuluję rozwojowi zwycięstwa w dzisiejszym meczu, który był prowadzony w bardzo trudnych warunkach pogodowych. No, mecz nie był toczony w jakimś astronomicznym tempie. Druga połowa wyrównana, nawet optycznie można powiedzieć, że my mieliśmy przewagę. Pierwsza połowa trochę lepsza dla rozwoju, 2-3 dobre sytuacje. No, my po raz kolejny zagapiliśmy się przy stałym fragmencie gry i srogo za to zapłaciliśmy. No, myślę, że takie trochę piknikowe granie dzisiaj było.
myślę, że sprawiedliwym bardziej wynikiem byłby remis, bo to sytuacja, którą miał Piotrek Job na początku spotkania, która mogła otworzyć, ustawić to spotkanie, no, powinien zdecydowanie wykorzystać. No a tak po raz kolejny z wyjazdu ostatnimi czasy wracałem bez punktów. To jeszcze raz gratuluję rozwojowi zwycięstwa. Krótko, gratulacje naszemu zespołowi zdobycia 3 punktów i moim zdaniem jednej z najlepszych pierwszych połówek, jakie rozegrali do tej pory w tym sezonie. Uważam, że mecz piłkarski, dwie drużyny, które chcą grać w piłkę, na pewno Oderka pokazała i swoje atuty, ale też jeszcze może kilka rzeczy, które będą na pewno korygować. Natomiast nas interesuje zespół, który prowadzimy tutaj wspólnie z trenerami od 10 miesięcy i mam taką nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać. Ta jaskółka, kolejna jaskółeczka, która przyfrunęła na rozwój, mam nadzieję, że będzie długo, długo tutaj na obiekcie i wśród kibiców i zawodników sobie siedziała i przypominała o tym, jak można dobrze grać w piłkę. Duża przenośna, ale też fajny mecz i to dlatego.